Wiecie, co było dla mnie najtrudniejsze w okresie izolacji? To, że zostałam z trójką dzieci nagle w domu, bez szkoły, bez zajęć dodatkowych, przedszkola i dzieciaki się nudziły, ja musiałam coś zrobić w domu, przychodziły, pytały się o zabawę, nieraz faktycznie zajęły się same z sobą, ale najczęściej było pytanie, mamo, co robić, albo czy możemy pooglądać telewizję jako sposób na nudę. Więc wolałam już coś wymyślać, ale już nie zawsze miałam pomysł, co zrobić. No tak, no bo ile można wymyślać? I jakby w ogóle jak wpaść na taki pomysł, żeby zainteresować to dziecko i żeby to dziecko jeszcze ten pomysł pociągnęło samo, nie? Ale jak ja sobie przypominam na przykład nasze dzieciństwo, to myśmy nigdy nie pytali rodziców, co robić. To znaczy nie przypominam sobie, żebym poszła do rodzica i zapytała, powiedziała, że się nudzę i zapytała, co robić. Myśmy same sobie wymyślały zabawy. Albo na podwórku. Na podwórku żeśmy się bawiły i same sobie, jak żeśmy się nudziły, no to żeśmy sobie wymyślały. No ale na przykład ja pamiętam, bo ja miałem i rodzeństwo, i mnóstwo, nie wiem, znajomych kolegów na podwórku, ale mi też brakowało, znaczy nawet nie tyle tego, że rodzic wymyślał te zabawy, bo my się tym zajmowaliśmy sami, ale bardziej takiego zainteresowania światem takim twoim, znaczy moim jako dziecka, prawda? Że rzeczy, którymi ja się interesowałem, wydawały mi się wtedy najciekawsze na świecie. Po prostu to było tak super, że jak można się tym nie interesować? Aż trójce wiadomo byli zapracowani, ale mieli, nie wiem, swój świat, ale też ja po prostu miałem taki sposób, że jak oni byli w pokoju, to ja włączałem z VHS-u, bo oczywiście to nagrywałem właśnie na kasetach i włączałem im jakiś, nie wiem, fajny odcinek swojej bajki albo jakąś super scenę, która w moim wyobrażeniu po prostu była tak fajną sceną albo tak mądrą czasem, albo tak poruszającą, że myślałem, miałem nadzieję, że po prostu jak rodzic to zobaczy, no to stwierdzi, wow, ale on te fajne rzeczy ogląda, przecież to, co on ogląda, jest tak naprawdę mądre i fajne. I że jak on to zobaczy, to siłą rzeczy w to wejdzie. Wejdzie w ten mój świat. Nawet nie to, że on będzie z tym wymyślał zabawę, ale że się zainteresuje i tak jakby też tak doceni to wszystko. Gorąco Państwa zapraszam do udziału w programie dla przedszkolaków i ich rodziców. Zobacz, jak sobie wyobrażam. Ten program stworzyłam w okresie izolacji we współpracy z animatorami z Fundacji Artystycznej Młyn i psychologami z Ośrodka Psychologicznego Intra, właśnie na czas, kiedy nasze dzieci zostają z nami w domu. Ideą tego programu jest wsparcie dziecka w roli inicjatora własnych zabaw opartych o wyobraźnię. Ale wsparcie nie naszymi dorosłymi pomysłami, tylko poprzez atencję i aprobatę pomysłów naszego dziecka i jego wyobraźni. Bo to nasze dziecko jest najlepszym ekspertem od wyobrażania sobie i wymyślania różnych pomysłów. Zaufajmy temu. I bazując na tym zaufaniu, pomóżmy naszemu przedszkolakowi swoją wyobraźnię przenieść na konstruktywne działanie. A być może też będziemy mieć tutaj okazję do tego, żeby przyjrzeć się bardzo ciekawemu światu naszego dziecka. A też stworzyć jakąś przestrzeń i trochę czasu dla siebie dorosłego. Bardzo gorąco zapraszam Państwa do udziału.